W zeszłym roku, w październiku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawił na sprzedaż swoją dawną siedzibę przy ulicy Okulnej w Częstochowie. Od tamtego momentu do lipca tego roku odbyły się 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości. Niestety w żadnym z postępowań nie było ofert kupna, dlatego też czekamy na zaktualizowanie operatu szacunkowego i po jego zatwierdzeniu nieruchomość ponownie zostanie wystawiona na sprzedaż. Ja przypomnę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych mieścił się w tym budynku od 1980 roku. Wcześniej znajdowało się w nim zaplecze budowy osiedla Tysiąclecia Komobex, a później siedzibę miała tutaj PZPR. W 2004 roku duża część wydziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziła się do budynku przy ulicy Dąbrowskiego. Natomiast w tym starym budynku przy ulicy Okulnej pozostało kilka wydziałów. Ostatecznie całkowita wyprowadzka pracowników ZUS z budynku przy Okulnej nastąpiła w październiku 2021 roku, czyli w zeszłym roku.